środowym serwisie Łukasz Kotkowski opowie o swoim literackim debiucie, mrocznym thrillerze pod tytułem Fanaberia. Mamy również przestrogę dla wszystkich domorosłych drukarzy banknotów. Na zakończenie kilka słów na temat organizowanej przez Akademię Pomorską Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Kraju. Łukasz Kotkowski sam nazywa siebie pisarzem wiecznie aspirującym. Pisarzem, który pracując w jednym ze słupskich sklepów z elektroniką użytkową znalazł czas nie tylko na studiowanie filologii angielskiej, ale również na stworzenie mrocznego thrillera Fanaberia. Książka ta zadebiutowała na rynku wydawniczym w sierpniu nakładem wydawnictwa Nowe Res. W środę goście czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej mieli okazję spotkać się z Łukaszem Kotkowskim. Młody pisarz opowiadał zebranej młodzieży o pracy twórczej, swoich inspiracjach, żmudnym procesie wydawniczym. Przekonywał również, że książkowy debiut na ogólnopolskim rynku wcale nie jest równoznaczny ze zwiększonym napływem gotówki. To trudna praca, jednak jak twierdzi Łukasz, warta wielu wyrzeczeń. Jego debiutancka powieść Fanaberia jest łakomym kąskiem dla miłośników mrocznych historii kryminalnych. Fanaberia, jak jest napisane na tyle okładki, jest mrocznym thrillerem opowiadającym o historii prywatnego detektywa Tomasza Radziejowskiego, do którego zgłasza się dziewczyna Dorota. Jej przyjaciółka zginęła w tajemniczych okolicznościach, jednak policja musiała wstrzymać śledztwo, bo uznała przyczynę śmierci za naturalną, co oczywiście nie może być prawdą w przypadku 20-letniej dziewczyny. Detektyw Radziejowski zgadza się pomóc dziewczynie i na przestrzeni rozwiązywania tej zagadki odkrywa, że sprawa łączy się bezpośrednio ze sprawą sprzed 5 lat, tak zwaną rzezią niewiniątek, podczas której zginęło 13 dzieci. Co więcej, okazuje się, że sprawa zaczyna zataczać koło i dzieci zaczynają znowu ginąć, więc rozpoczyna się wyścig z czasem, gdzie detektyw Dorota i komendant policji próbują rozwikłać zagadkę, zanim dojdzie do kolejnej tragedii. Tytuł powinien spodobać się przede wszystkim miłośnikom prozy amerykańskiego króla współczesnej literatury popularnej Stephena Kinga. Główną inspiracją literacką, jeśli o mnie chodzi, jest Stephen King, ponieważ niesamowicie podziwiam przede wszystkim ilość jego dzieł, które ciągle trzymają jakość, i sam jego życiorys, który jest niesamowity, bo to jest człowiek, który wyszedł z kompletnego zera, z kompletnej nicości do bycia jednym z najbardziej płodnych, najbardziej cenionym i najbogatszych pisarzy w świecie. Generalnie od czasów Hemingwaya jest pisarzem, który sprzedał największą ilość książek. I też jego książki mają w sobie tą niesamowitość, która bardzo mnie inspiruje i którą bardzo lubię, więc na pewno sporo elementów znalazło się też w tej książce, bo nie da się uniknąć inspiracji tym, czym żyjemy. Autor powiedział również o współpracy z Nowe Res, wydawnictwem specjalizującym się w publikowaniu prac debiutantów. Jest kilka oficyn w Polsce, które zajmują się debiutami, bo generalnie rynek książki jest strasznym miejscem i bardzo niegościnnym. W polski rynek zwłaszcza, bo jest nastawiony na specyficzną tematykę. Albo mamy autorów zagranicznych, albo już ustabilizowanych autorów polskich, albo książki, które wydają blogerzy modowi i kulinarni, że jest bardzo niewiele miejsca. W Polsce co roku wychodzi 27 tysięcy pozycji. To jest straszna rzecz dla debiutanta, żeby się przez to przebić, więc zamiast pukać do drzwi dużych wydawnictw, które zazwyczaj w ogóle nie są zainteresowane debiutantami, lepiej znaleźć malutką oficynę, która pomoże wypłynąć, postawić ten pierwszy krok, bo jednak dla debiutanta pierwsza książka jest tylko i wyłącznie wpisem do portfolio, niczym więcej. Z tego nie ma zysku, z tego nie ma jakiejś sławy, nie ma z tego żadnych wymiernych korzyści, oprócz tego, że otwieramy sobie drzwi i już tylko zależy od pisarza, czy wejdzie w te drzwi i pójdzie dalej. Mam nadzieję, że uda mi się postawić ten kolejny krok, skoro pierwszy już jest. Łukaszowi życzymy kolejnych sukcesów, zapraszając wszystkich zainteresowanych na prowadzoną przez niego stronę. Znaleźć tam można fragmenty zarówno Fanaberii, jak i inne krótkie formy literackie, wpisy blogowe, krótkie recenzje gier, czy też japońskich filmów anime. Jeżeli chcecie fajnie spędzić 5-6 godzin swojego życia, troszeczkę się bać, troszeczkę pomyśleć i wspomóc debiut na polskim rynku, przeczytajcie Fanaberię. W słupsku można ją nabyć w papierze w sklepie Mediamarkt. Można ją też nabyć w sklepach internetowych. Jest też dostępna w formie e-booka. Także w jakiejkolwiek formie lubicie czytać, książka jest dostępna. Zachęcam, kupujcie, czytajcie. Dzięki. Czy za kilkuset złotowe oszustwo można trafić za kratki nawet na 25 lat? Okazuje się, że jest to jak najbardziej możliwe, a przekonało się o tym dwóch mieszkańców gminy Kępice. O ich pomyśle opowie rzecznik słupskiej policji, komisarz Robert Czerwiński.
Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zajmowali się sprawą fałszerstw pieniędzy. Jak ustaliliśmy, do tego procederu dochodziło na terenie gminy Kępice. Policjanci działając w tej sprawie ustalili, że związek z tym procederem może mieć 39-letni mieszkaniec tej gminy. Policjanci przeszukali mieszkanie tego mężczyzny. W trakcie przeszukania zabezpieczyliśmy komputer, zabezpieczyliśmy drukarkę, na której produkowano te banknoty, ale także zabezpieczyliśmy 4 sztuki 50-złotowych banknotów. Te banknoty były sfałszowane. Policjanci dołączą te banknoty w tej chwili do prowadzonego postępowania. Równolegle działając w tej sprawie ustaliliśmy, że związek z tym zdarzeniem może mieć kolejna osoba. Przypuszczaliśmy, że ten mężczyzna nie działał sam i faktycznie w niedługim czasie zatrzymaliśmy kolejną osobę, która miała związek z tym procederem. To 41-letni mieszkaniec także gminy Kępice. Ten mężczyzna oraz jego kolega zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Oni zostali przesłuchani przez policjantów, usłyszeli zarzuty za to przestępstwo fałszowania pieniędzy, banknotów. Grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 25. Jak ustaliliśmy, udział tych mężczyzn, podział ról w tym procederze wyglądał w ten sposób, że jeden z mężczyzn produkował te banknoty, drugi natomiast zajmował się wprowadzaniem tych banknotów do obiegu. Ustaliliśmy także, że takich banknotów wprowadzano około kilkunastu. Głównie były to banknoty 20 i 50 złotowe. Jak widać, fałszowanie pieniędzy jest przestępstwem karanym z najwyższą surowością, dlatego ostrzegamy. Jeśli kiedykolwiek będziecie chcieli dodrukować trochę pieniędzy do gry planszowej Monopol, wystrzegajcie się kopiowania w skali 1:1 banknotów dostępnych w obiegu. Niezależnie, czy będą to złotówki, euro, czy też funty. Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku organizuje pierwszą edycję Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa. Wziąć w niej udział mogą uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z powiatów słupskiego, lęborskiego, człuchowskiego, wejherowskiego, bytowskiego, chojnickiego, kartuskiego, kościerskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, szczecineckiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego, świdwińskiego, wałeckiego i drawskiego. Według słów specjalisty do spraw wizerunku i promocji Akademii Pomorskiej Katarzyny Mudryk-Praszczak, celem olimpiady jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, kształtowanie poczucia gotowości do wypełniania konstytucyjnych powinności patriotyczno-obronnych w sytuacjach kryzysowych, udzielania pierwszej pomocy przedlegarskiej poszkodowanym w czasie klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych, jak również kształtowanie właściwych nawyków i zachowań w sytuacjach zagrożeń. Chętni uczestnicy przygotować muszą się na 3 etapy. Pierwszy to wewnętrzne eliminacje w szkołach ponadgimnazjalnych, w których wyłonione zostaną 3-osobowe reprezentacje. W terminie do 15 grudnia szkoły powinny zgłosić swój udział w olimpiadzie. Drugim etapem jest test pisemny z wiedzy o obronności i bezpieczeństwie połączony z pokazem bazy dydaktycznej Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego, a także test sprawnościowy i strzelanie z pistoletu pneumatycznego w Szkole Policji w Słupsku. Termin przeprowadzenia etapu przewidziano na dzień 22 stycznia 2015 roku. Trzecim finalnym etapem olimpiady jest przeprowadzony na terenie Akademii Pomorskiej egzamin ustny, który odbędzie się 18 marca 2015 roku. Dla laureatów olimpiady organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, w tym 6 indeksów na kierunek Bezpieczeństwo Narodowe SPS realizowanych w Akademii Pomorskiej w Słupsku, stypendia studenckie, nagrody rzeczowe oraz podróż edukacyjną do Sejmu, Senatu i Akademii Obrony Narodowej. Ponadto wszyscy uczestnicy drugiego etapu otrzymają dyplomy uczestnictwa. Dostępny na stronie internetowej Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej formularz zgłoszeniowy można wysłać pod widoczny na ekranie adres pocztowy lub też drogą elektroniczną na e-mail sekretariat.bn@apsl.edu.pl.